Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a to są kolejne przygody w Car Mechanic Simulator 2021 i proszę Państwa, dzisiaj składamy Pagani Zondę. Na 100% powinniśmy ją dzisiaj złożyć, Pagani Zonda Revolution. Dodatkowo w tym samochodzie w końcu chyba doszedłem do tego, co powinniśmy dać, bo widzę, że łańcuch rozrządu jest tutaj oczekiwany przez grę, tak naprawdę. To są rzeczy, których prawie nie widać tutaj bardzo często i no też nie widziałem aktualnie, więc tak naprawdę tutaj została końcówka roboty, ale to sobie dokończymy najwyżej później, jeżeli wcześniej po prostu zrobimy już naszą robotę całą. A tu nie było trzech czasem do klik, no nie wiem, każą mi dodawać to se to dodaje, nie? Każą mi taką osłonę wrzucać, to ją wrzucam. Oczywiście chciałbym tylko przypomnieć, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, zostawcie też suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wpadnijcie też na drugi kanał, na Instagrama, Discorda, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Przetaczaj, dajmy najgorsze. W ogóle był tu tatę u mnie, założyliśmy ten kabel, przepchaliśmy go przez te dziury, dwie udało się go przepchać, musiałem oczywiście jedną końcówkę z RJ-ką odciąć i sam zarobić, ale zarobiłem i działa, więc jest git, więc się cieszę, że działa już internet i nie tylko w tym pokoju, w którym siedzę, ale też w sypialni praktycznie. Ale fajnie ta Pagani Zonda wygląda, ja dupce. Dobra, let's go. Montaż części, proszę Państwa, zaczynamy. Zwrotnica przednia typ C. Zbiornik płynu chłodniczego C. Zbiornik płynu chłodniczego C, proszę bardzo, tutaj chłodnica typ A. Sterownik silnika, no to potrzebujemy iść tu. Sterownik silnika typ B. Byłem już w naprawiarce jakby pomiędzy odcinkiem jakby tamtym a tym, po prostu porobiłem wszystkie naprawy, które można było porobić, więc to wam darowałem i teraz poglądacie po prostu, jak wraz ze mną składamy Pagani Zondę. W ogóle pokazałem tacie, że będę ten samochód zaraz składał i powiedział: o kurczę, fajnie wygląda tutaj. No, taka forma, widzę, uproszczona, też stwierdził, tej gry w porównaniu do prawdziwości. No i no coś w tym jest, nie? Zbiornik płynu do spryskiwaczy, proszę bardzo. Także przód już dorzuciliśmy. Teraz tak, wahacz górny z tulejami. Bez S tuleje, proszę was bardzo, dorzucone. Tutaj tak samo, wahacz, tuleje. I lecimy dalej. Pyk. Osłona przegubu, proszę was bardzo, piasta przednia. Chyba nic mi się nie rozwaliło, jeżeli chodzi o naprawę, więc o tyle dobrze. Tu trzeba będzie, kurczę, kupić. Co trzeba kupić? Łożysko piasty dokupić, no. Piasty, łożysko. No to od razu wklepać tutaj, nie wiem, 50 nawet tego i mieć, nie? W razie W. Zaślepka po osi, zacisk hamulca. Okej, to wrzuciliśmy z jednej strony już wszystko, co możemy od góry dorzucić. No a teraz tak, teraz tutaj, no zaraz się zajmiemy silnikiem tak naprawdę, przecież ja już montuję tutaj części do podwozia, ale kurczę, przecież trzeba cały element silniku, silnik zrobić praktycznie, nie? No także okej, to nas czeka za chwilę. Okej, to sobie zrobiliśmy. Beka, blok silnika V12 tym razem, tymczasem. Dobra, filtr paliwa koksiarski poszedł. Cyk, na górę, zróbmy ten silnik, początkowe etapy przynajmniej. Czyli dajmy tutaj wałeczek, wał korbowy V12. Znowu na dół ten pojazd, proszę was bardzo. Teraz tłoki tutaj założyć i będzie git. Czy ja mam jeszcze tyle tłoków w ogóle? Tuning, tłok. Ale może zwykły tłok. Tutaj jest zwykły tłok, nie? Tłok z korbowodem po prostu. Tutaj pójdzie 12, więc kupimy 30. To brzmi jak dobra liczba. Pierścienie tłokowe chyba są. A jak nie, to trzeba będzie dokupić. No bo no 12 pójdzie, nie? Więc pierścieni tłokowych ja nie wiem, ile mam w zanadrzu. Jest szansa, że nie będę miał 12 nowych, ale liczymy, że jest.
Dobra, starczy tych pierścieni tłokowych. Ciekawe, ile ja ich kupiłem ostatnio. Mam nadzieję, że 50. Tak naprawdę szczerze mam nadzieję, że 50. Dobra, głowica AV12. Teraz tak, V12 rzeczy trzeba dokupić. Głowica 2, no dobra, głowica A jest. Głowica B prawdopodobnie. Filtry powietrza, kurczę, tu jest więcej tych rzeczy. Trzeba będzie na bieżąco dokupić te rzeczy tuningowe, powiem wam. No, tak na bieżąco bardzo. Będziemy sprawdzali, czy do V12 takie rzeczy, czy takie dokładać. Oczywiście, jako że to jest V12, to będzie tu zajebiście dużo rzeczy do wrzucenia. Wałek rozrządu V12 4 razy. Wałek rozrządu V12 po prostu 4 razy tuningowy jest. Więc go od razu bierzemy. Cyk, raz, dwa, 3 i 4 wałki rozrządu. Teraz wkładkę, o kurczę, wkładek głowicy to będzie 20 dokładnie. Wkładka, to nie tu oczywiście, tutaj wkładka głowicy V12. Potrzebuję do tego 20 sztuk, dosłownie, tylko do tego samochodu. Tylko do tego silnika 20 sztuk będzie montowanych. Bo jest po 5, 5, 10, 15, 20, proszę was bardzo, cyk. I montowanie, i cyk. No przynajmniej wszystko to ładniej wygląda, jak już nie jest zardzewiałe. Tylko wszystko jest na świeżości pierwszej robione, nie? Od razu lepiej jakoś tak to wygląda. Przynajmniej wyglądowo to jest fajniejsze. Okej, okay, wkładka głowicy. O właśnie, w ogóle może ktoś z was z okolic Warszawy, może polecacie coś dobrego do zjedzenia w Warszawie, takiego co mógłbym przy diecie niskotłuszczowej śmignąć. Wiadomo, że z tej niskotłuszczowej powolutku zaczynam odchodzić może w mało tłuszczową, a nie w bardzo niskotłuszczową, albo po prostu w niskotłuszczową, a nie bardzo niskotłuszczową. Ale dalej jest część składników, których jeść nie mogę, po prostu. Taka wątrobowa dietka. Jeżeli ktoś by z was ogarnął jakąś knajpę, to może śmiało napisać, jaką by polecił. To może akurat nie uda się tam zastołować. Czy w Warszawie, czy w Częstochowie, bo będę w sumie przez te dwa dni w tych miastach. Przez dwa dni, przez cztery dni praktycznie. Przez cztery? Nie, czekajcie. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. To pięć dni nawet mnie nie będzie. Okej. Dobra, wszystkie wkładki dorzucone. Teraz tak, świeca zapłonowa. Cyk, cyk. Dobrze, tych też świec mieliśmy w zanadrzu sporo. No to znaczy, wiecie, dobrze jak dobrze, no po prostu się weźmie i kupi kolejne, najzwyczajniej w świecie. Mamy pokrywę głowicy, bo raczej wątpię, żeby w tuningu było coś takiego. Głowicy, no nie ma, nie ma. Dobra, dokręcony, zresztą ona ładnie wygląda, akuratnie, to wygląda ładnie. I to nie trzeba żadnego tuningu. No to był co? No bo właśnie, to jaka jest różnica w głowicy, że ona jest tuningowa, sama głowica? Dlatego, że ma po prostu te takie elementy czerwone jeszcze jako dodatek, czy dlaczego? W sumie głowica jest tuningowa, ale czy to jest tylko wyglądowo powinno działać? Cewka zapłonowa, dobra, tutaj też tuning wchodzi. Powiem wam, że te cewki zapłonowe z końcówką taką czarną, czyli zwykłe, wyglądały chyba lepiej z tym złotym, się jakoś komponowały, mam wrażenie, lepiej niż te czerwone. To jest moment, kiedy te czerwone takie cewki tuningowe, wydaje mi się, że będą troszeczkę gorsze niż, patrzcie jakby to wyglądało, to by wyglądało tak. Mam wrażenie, że lepiej by wyglądało trochę te czarne niż te czerwone. Te czerwone po prostu za dużo kolorów. Dobra, cewki zapłonowe możemy akurat nie kupić w tym tuningu. Jak już jesteśmy, jak już rozwaliliśmy ich dużo, 12. Kolektor dolotowy V12, sprawdźmy. Kolektor dolotowy, ok, jest. I to jest V12 M120. Ja pierdzielę, V12 M120, jest. My byśmy mieli jak i taki zwykły, ale mamy niezwykły też z czerwonymi elementami. Kurczę, no mam wrażenie, że te czerwone elementy będą średnie. Osłona kolektora V12 M120 było, M120. Co jest jeszcze? Jest filtr powietrza taki. Kolektor wydechowy też. Oj, i to będą te rzeczy. To będą te rzeczy, powiem wam. To będą te kolektory prawdopodobnie. Tak mi się już wydaje, że to będzie to.
Filtr powietrza, nie wiem czy był jeden czy dwa, ale pokrywa głowicy. No to ta pokrywa głowicy musiała zostać, to mnie nie dziwi kompletnie. Jest ładna z tym napisem, zonda RAMG. Cox. Koło zębate, wałka rozrządu. Proszę was bardzo, koło zębate, wałka rozrządu. Trzeba nowe kupić. Wałka rozrządu, koło zębate, wałka rozrządu. Kupimy tego z 12 przy okazji, żeby mieć na jakieś kolejne samochody. W ogóle poziom wbiliśmy też. Łańcuch rozrządu V12, ok. Ślizg paska rozrządu V12. V12. Ślizg pałka. Ślizg pałka. Ślizg 2B będą. Tego raczej też w tuningu nie ma. A przynajmniej tak myślę. W sumie kupiłem te B, powiem wam, te ślizgi, ale nie byłem pewien, czy ich nie mam zrobionych przecież. No to prawda. Osłona rozrządu A. No tych osłon rozrządu też nie ma na tuningu. A raczej... Czekajcie, ja mam tam coś dodać? Nie, nic. O, pompa wody V12. Sprawdźmy, czy tutaj... pompy wody tu chyba nie ma. W ogóle, dokładnie. Tutaj są... jest reszta pomp. Pompa z cyby, byku. Dobra, rolka pompy wody. Montujemy. Montu. Rolka pompy wody numer 2. Ja pierdzielę, koło pasowe V8. Let's go. Alternator. On oczywiście jest... przepraszam, tuningowy. To jest tu. Odbiło mi się znowu. Ja pierdziut. Rolka prowadząca B. W tym miejscu rolka pompa wspomagania V. O, i ta pompa wspomagania V12 już powinna być. Oczywiście, że jest nawet, powiem więcej. Pompa wspomagania V12. No i proszę bardzo, osłona rozrządu B. Okej, C. Mamy to. Termostat V12. A to mógłbym sprawdzić. Termostat. Nie ma tutaj termostatu, więc a szkoda. W sumie termostat mógłby ciekawie wyglądać, taki stuningowany tutaj. Osłona łańcucha V12 to chyba też nie. O, rolka prowadząca A, nie ma problemu. Teraz zapewne pasek klinowy B V12. V12, pasek klinowy, szukamy go. Pasek klinowy B V12. Jest, check. Napinacz paska, check. Pompa ABS. Moduł ABS od razu. ABS, ważna rzecz w samochodzie i nie tylko. Dobra, kolektor wydechowy. No i to jest to, o czym mówiłem. Czyli jednak jest tuningowy i jest brzydszy moim zdaniem. Te białe były naprawdę ładne tutaj. Bardziej mi się podobały. Po prostu robiły taki inny design tego całego silnika i okolic. Dobra, to dopinamy, dopinamy temat, proszę was bardzo. Ale tutaj zależy nam na tuningu w tym momencie, więc osłona kolektora. Filtr powietrza był jeden, więc dobrze, akurat nie jeden tylko kupiliśmy. Serwo hamulcowe, pyk. I powiem wam, że tu faktycznie już większość rzeczy. Tłumik końcowy zonda. No to może tu być zonda. Jest tłumik końcowy zonda. Ok, wchodzi ten, pięknie. O kurcze, pieczone, no to tak, to i tak jak podniesiemy, to będziemy robić przecież. Wahacz górny. Do montażu, proszę was bardzo, tam jeszcze filtr, tam jeszcze inne pierdoły będą od spodu. Ale od spodu to będzie już też kończenie tak naprawdę tego pojazdu. Dobra, mamy, widzę dwie części. Tutaj tarcza hamulcowa, łożysko, które dokupiłem, klocki. O, zacisk. Fajnie, wszystko pięknie poszło. Teraz z drugiej strony to samo trzeba. Wahacz górny tu z tulejami. Z tulejami oczywiście, żeby nikt sobie nie pomyślał, że ja mówię tuleja przez S, nie? Tutaj na odcinku. Takie słowo tu nie padło. Tarcza hamulcowa lepsza, łożysko, klocek, zacisk. Proszę was bardzo.
I tak naprawdę od góry mamy chyba wszystko już gotowe. Filtr oleju. Wygląda jakby było wszystko pięknie, ładnie. No strasznie mi się gryzie trochę. Strasznie trochę gryzie mi się ten silnik w tym momencie, powiem wam. No muszę wam to powiedzieć. No ale gryzie mi się. No i co na to poradzę? Nic. Kompletnie, na ten moment przynajmniej. Dobra, montujemy dalej. Dolne ramię wahacza. Lecimy. Wszystko tutaj przygotowane. Amortyzator, patrzcie, ja już się nawet przygotowałem i amortyzatory dorobiłem do tego pojazdu, żeby nie było. Drążek kierowniczy, końcowa drążka. Gdzie jest ten łącznik jakiś stabilizatora tutaj? W ogóle stabilizator przedni typ B. Stabilizator przedni typ B. Takiego tutaj nie mieliśmy za często, ale już mamy. I teraz łącznik stabilizatora, bo mamy już stabilizator, to możemy zrobić łącznik. To brzmi logicznie dosyć, nie? Kiedy będzie łącznik stabilizatora? Jak najpierw dodamy stabilizator. To prawda, bardzo mądre, bardzo logiczne. Cyk, cyk. Amortyzator dwuwahaczowy leci, proszę was bardzo. Końcówka drążka. I tu już można kółeczka dodawać. Zbiornik paliwa C, no to takiego nie mam. Zbiornik paliwa C i B musimy kupić. C i tutaj nie, tylko w B będzie akurat. Ciekawie to wygląda. Pompa paliwa tuningowa, of course, of course. Filtr oleju V12. V12, filtr oleju. Dziękuję. Zamontowany. I tutaj ta część jeszcze jest, ale tutaj trzeba skrzynię biegów jeszcze całą dorobić praktycznie, nie? A, amortyzator dwuwahaczowy tył też mam zrobiony. Oj, tak, tak. Patrzcie, kto się tak przygotował przed odcinkiem, pomiędzy odcinkami tak naprawdę. No ja się przygotowałem. Jakbyście mieli jakieś komentarze oczywiście z ciekawostkami odnośnie samochodów, śmiało możecie też je tutaj zostawić. Koło zamachowe. Proszę bardzo, tarcza sprzęgła. Proszę bardzo. Docisk sprzęgła, nawet wszystko na tuningu zrobione, proszę bardzo. Powiem wam, że ten silnik mi się chyba podobał jednak bardziej wcześniej. Skrzynia biegów V12 M120. To brzmi jak kuźwa z jakiegoś samolotu. Tu M120 V12 jest, oczywiście, że jest. Wersja stuningowana. Nie podoba mi się to teraz połączenie kolorystyczne. Półośki typu B. Jest jedna półośka. Jest druga półośka. I to się wszystko łączy. To tak naprawdę co? Zostaje mi do połączenia kółeczka tylko. No i spód przecież jeszcze. No tak, przepraszam, ja zawsze o tym spodzie zapomnę. No i dolać płyny, nie? To też ważna rzecz. Dobra, 12 razy pokrywa stopy na ten moment. Pokrywa stopy 12 razy. No jeszcze 9 razy. No jeszcze 8 razy. Dajmy te podpory może za ten czas, żeby coś było jeszcze innego. Dobra, proszę bardzo, podpórki weszły. Pokrywa stopy numer 5. I pokrywa stopy numer 6. To już połowa pokryw stopy, proszę państwa, za nami. No ale przykręcanie tego to można przez Roberta Kubicy dostać dosłownie. Przy przykręcaniu 12 takich. A jakby kręcić śruby, no to macie 24 śrubki takie do kręcenia. Plus jeszcze tam 8 czy 10 dodatkowych z tych podpór. To jest dopiero, nie? 10 dodatkowych, no bo widzę, że 5 razy je wkręcamy. Podpora łożyska. Job twoją, a nieważne. Dobra, i cyk, pokrywa stopy. Let's go, miska olejowa V12, wszystko jest już zrobione, na to wychodzi. A rozrusznik, czy rozrusznik jest? To jest pytanie ze 100 tysięcy punktów. Nie ma, nie ma. Rozrusznik V8. Okej, okay, i teraz nadszedł czas, żeby dodać kółeczka. Więc co tu musi być dodane? Popatrzmy się od razu. Powiem wam tak, muszę zrobić zdjęcie przede wszystkim, co tutaj ma być, żebym nie zapomniał. Dobra, fota zrobiona. Możemy iść do sklepu już pod miejsce, gdzie będziemy te koła robili tak naprawdę. Sklep opony, opony typu
Slick. Opony typu Slick. Opona typu Slick B. Slick. Slick B może wezmę. Chociaż nie, weźmiemy zwykły Slick. To są opony. Czy one są tak duże, czy mi się tylko wydaje? Wielkość. Ich wielkość to jest 30? Nie, wielkość to jest 20. Profil to jest 30. A tu jest 3-3-5 aż, tak? Naprawdę, tak? 3-3-5, 30R20, ET0. Ja pierdzielę na... Ej, czekajcie. Z przodu i z tyłu są inne. Teraz popatrzyłem. Teraz podumałem, patrzcie na to. Przód, tył, przód, tył. Po dwie inne mają być. Na tył i na przód. O, żeż ty, dobrze, że spojrzałem, powiem wam. Ale że jak naprawdę taka tu różnica była? To czekaj, tu jest Slick i tam chyba jest Slick. Dwa Slicki, wielkości 20. Z szerokością 3-3-5. I profilem 30. I dwa Slicki z wielkością 19. Profilem 35 i szerokością 2,55. Na to wychodzi. Czyli teraz felgi, jak będę kupował, to muszę też dwa razy po dwa kupić felgi. Felga zonda. Zonda. O kurczę, na przód. Dobra, dwie na przód to są te 19 wielkość chyba. A na tył to są 20 po prostu felgi. Okej, okej, miejmy nadzieję, że to będzie to. O kurczę, pieczone. Ale to koło wygląda potężnie teraz. Ale fajne złote fele, ja dupca. Ej, i to jest coś nowego, nie? To jest coś nieprawdopodobnego po prostu. Dobra, montuj, pompuj, wypompuj. Cyk, cyk, robimy, wyważ, kolejne kółko. I cyk, w drugą stronę. Świetnie. Dobra, proszę was bardzo. Okej, mamy to. Czy coś jeszcze? Nie, to tyle. To jeszcze jedno do wyważenia. I będziemy mieli cztery kółeczka. Aż jestem ciekawy, jak to w ogóle będzie wyglądało. Czy w ogóle zobaczymy te różnice? Bo ta zonda miała wszystkie kółka? Chyba miała. Okej. Tył, przód. Nie no, tył na tył idzie. Miejmy nadzieję, że dobrze to zrobiliśmy. Ja pierdzielę. Na przód idzie przód. Ciekawe, czy realnie będzie te różnice widać w kółkach. Jeżeli widzicie, to może gdzieś... Oj. Przód chyba dałem, tak? Chyba dałem przód. Wydaje mi się, że P było przed T po prostu. No tak, tu jest tył. Ale to ładnie wygląda. Ja pierdzielę. Dobra, zjeżdżaj tutaj do mnie. Maszynko. Chyba jeszcze napełnić i będzie wszystko. A rama części 100%. O, oczywiście, że tak. Czyli napełniamy płynami, proszę państwa. Zbliżamy się do ukończenia tej zondy. I bardzo, kurczę, dobrze. Udało nam się i tak ją w dwa odcinki. Powiem wam, że bardzo dobrze zrobiłem do niej trochę rzeczy pomiędzy odcinkami jakby. Ponieważ jakbym tylko i wyłącznie miał to na odcinku zrobić, to by te odcinki wyszły po 35 minut co najmniej. Tak myślę, albo 3 odcinki by wtedy były potrzebne. Tak, 2 odcinki na samochód wydaje mi się, że chyba jest ok. Możecie też w komentarzach napisać, jak myślicie, czy 2 odcinki na jeden taki samochód to jest dobra formuła, nie? Ale wydaje mi się, że bardzo dobra, bo jeden odcinek byłoby za mało. Bo wiadomo, że można wszystko zrobić na offie tak zwanym. Ale wydaje mi się, że po to jest, żeby część rzeczy było widocznych jednak, nie? Rozbieranie tych rzeczy, wkładanie od nowa całego silnika chociażby. No przynajmniej dla mnie jest całkiem w porządku. Dobra, to teraz tak, jeszcze do silnika musimy wlać.
Szukamy w lewu teraz. O kurcze wieczone, czekajcie, tu jeszcze i później w lew do silnika. Okej, gdzie jest wlew do silnika? Nie było tu jakiejś rurki może? Czy czegoś w tym guście? Halo, gdzie ja mam to wlać? Gdzie my to wlewamy teraz? Halo, halo, tu jest, okej, korek, ojojojojoj, musimy filtr powietrza wyjąć, osłonę kolektora też, bo inaczej nie wleję. O kurcze, kolektor do lot... No nie, musimy tyle rzeczy wyjąć, naprawdę, żeby wlać olej. Ja pierdzielę. Ej, bez kitu. Tyle części trzeba wyjąć. Trochę nieporęczne mam wrażenie, ale to też chyba cały taki samochód jest trochę nieporęczny, nie? Nie wydaje mi się, że to jest właśnie samochód, którym do Lidla podjeżdżacie na kupienie bułek po promocji. Kolektor dolotowy. Osłona kolektora, oczywiście, filtr powietrza, ale jeszcze listwa wtryskowa. I teraz mamy wszystko na 100%. Następuje tryb montażu, więc przednia pokrywa, którą naprawiliśmy, jest. Prawe drzwi jest. Lusterka nawet jakieś, powiem wam, były. Lewe drzwi przednie są, lusterko jest. A czy na tyłek tylny zderzak mamy? I tylna pokrywa też ją mamy. Nice. To tak naprawdę światła, tablicę Wyoming mamy, żeby dać. Jedną przynajmniej. Światełek nie mamy na pewno, ani tych. Także musimy... Tuning karoserii, karoseria, zonda, tylne światło, przednie światło. O, mało rzeczy tu jest, tak by the way. Szyba, szyba, przednia szyba, tylnej szyby nawet nie ma. Także reflektor przedni, przednia szyba. A dlaczego coś takiego jest? To jest taka szybka do otwierania, bo nie otwiera się tu inaczej szyb jakby, żeby można było coś podać przez coś takiego, czy na czym to polega? O kurcze, ładnie to i tak wygląda nieźle, ten samochód, powiem wam. Wygląda, ja pierdzielę, naprawdę nieźle. Jeszcze wnętrze, ale to już przestawiamy samochodzik w takim razie. Przestawiamy cię, panie samochód. Chodźże pan na ścieżkę diagnostyczną na pewno w tym momencie. Zrobię mu fotę jeszcze. To, takim samochodom trzeba fotki cykać, powiem wam. Nie ma, że boli. Dobra, na pewno geometrię kół trzeba zrobić. Też, cyk. Dobra, geometria kół zrobiona. Teraz światła. Oj, panie, za wysoko pan żeś te światła ustawił. O, ale tu już jest git, wszystko. Jeszcze ja bym pojechał na lakiernię zobaczyć, czy ten pasek zniknie na lakierni, czy nie zniknie. Lakiernia, lakieruj samochód. Oj, ten pasek zniknie chyba. Zestaw naklejek. Dobra, ale naklejki można dodać, więc nieważne. Kolor, jaki by tu kolor móc dodać w sumie? Bazowy, metalizowany, perłowy. No te jasne kolory, niebieski damy, on się ładnie naprawdę komponuje z, co by nie mówić, ze złotym. Dobra, i możemy dodać jakąś jeszcze nalepkę jakby na to. Zestaw nalepek, jest żółta nalepka. Czekajcie, a czwarta gdzie jest? A nie ma czwartej po prostu, czwarta nie istnieje. Nalepka taka, taka i taka. Damy taką z paskiem żółtym po prostu, czy złotym. Polakieruj. Dobra, nice. Myśmy tu jasność zmienili, czy co? A, w taki sposób, okej. Fajnie wygląda, ej, powiem wam, sztos. Dobra, kolejne zdjęcie, bo kurczę, ten samochód tak przed chwilą nie wyglądał, jak mu robiłem fotę, żeby nie było. Dobra, pole widzenia muszę dać trochę większe, bo inaczej nie uwiecznię całego samochodu. A naprawdę bym chciał. Dobra, porobimy parę zdjęć. Ja pierdzielę, ale potwór.
Dobra, my jedziemy z nim na... długą prostą. Let's go, Pagani Zonda. Let's go! Aż mnie ciekawi, czy będzie rekordzik, czy nie, na V12 takiej. Ożeż, widzicie to? Okej, leci. 240, powoli się rozpędza, powoli. Już ma 300, ja pierdykam. Czekajcie, 350. Ile jechał najszybszy do tej pory? 340? 389, nowy rekord. O kurcze pieczone. 389. Nowy rekord skoczni. On i tak ma problem w ogóle z wbiciem szybkim biegów, nie? A takie tam, już się rozpędził do 300 praktycznie. I na ręcznym, cyk. Wróć do garażu, ja pierdykam, powiem wam, naprawdę ostre. Sprawdzimy jeszcze jego osiągi. Jak bardzo ulepszyliśmy tuningiem, nie? To też trzeba sprawdzić. Ten odcinek będzie trochę dłuższy, ale no musimy sprawdzić te wszystkie rzeczy jeszcze. Tak mi się wydaje. Dobrze będzie to wszystko poobczajać. Także zabierzmy go jeszcze do hamowni. A hamownia, żeśmy sprawdzili, co my tu możemy zrobić. Teścik, of course, rozpocznij test. Dobra. V12 M120, hamownia, moc fabryczna 800 koni mechanicznych, 730 Nm. Ożeż ty, ale poszło do góry. Gdzie jest spadek, jak się pytam? Zmierzona moc, proszę państwa, 1431 koni mechanicznych. Ja pierdzielę, rekord jakiś u nas. Pagani Zonda Revolution. Pięknie wygląda. Za ile sprzedajemy? Ej, wnętrza nie ulepszy. Czekajcie, a wnętrza przecież nawet jeszcze nie ten. Ja nie wymieniłem wnętrza. Ale się dobrze złapałem teraz. Szybko, szybki demontaż. Szybki demontaż rzeczy Zonda. Byśmy sprzedali po pół cenie normalnie. Wyposażenie wnętrza Zonda. Dwa razy siedzenie Zonda poproszę i kierownicę Zonda. Dziękuję. I teraz, jeżeli chodzi o ten sam... Halo? Mogę dostać dodatki do wnętrza? Dzięki. Siedzenie Zonda, kierownica Zonda. O, tu nawet jajko zostało. Cześć, tu jajko. Tryb normalny. Dobra, proszę państwa, ile teraz dostaniemy za cały samochód na 100%? 350 tysięcy, ja pierdzielę. Proszę państwa, sprzedając ten samochód, osiągnęliśmy praktycznie 999 tysięcy na koncie. Brakuje nam dosłownie drobniaków do tego, żeśmy mieli milion. I powiem wam, że mógłbym sprzedać coś tak... Ciekawe, czy jest achievka jakaś za milion na koncie. Ciekawi mnie to na tyle, że teraz szybko spróbujemy jeszcze coś sprzedać, nie? Tutaj mogę sprzedać magazyn części. Ja bym chciał sprawdzić jakieś części, proszę państwa. Sprzedać tak. Sprzedaj. Co przeniesiono? Sprzedaj. Dobra, akceptuj. Mamy milion, ale nie dostałem achievki żadnej, więc nie wiem, czy coś za to jest, ale mamy milion. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć.